Przygotowujący się do rundy wiosennej piłkarze Energii Kozienice w sobotę rozegrali trzeci mecz kontrolny. Rywalem naszych trzecioligowców był lider warszawskiej okręgówki Promnik Łaskarzew. Gospodarze w pierwszej połowie zagrali aktualnie najmocniejszym składem. W bramce Emil Piaseczny. Obrona Wojciech Serodziński, Dariusz Mortka, Bartłomiej Janiszewski i Łukasz Szary. W pomocy Eugeniusz Kołodziejczyk, Andrzej Kalinka, Bartłomiej Michalski Bartosz Zawacki i Konrad Paterek. A przed nimi Maciej Gendaj. Dwaj ostatni to wychowankowie młodzi Radom, którzy z energią trenują od początku okresu przygotowawczego. Przyszłość 18-letnich piłkarzy w Kozińskim Klubie wyjaśni się dopiero w nadchodzących tygodniach. Natomiast już teraz wiadomo, kto wiosną nie będzie zawodnikiem energii. Z kadry ubyli Daniel Ciupiński, bracia Kacper i Wojciech Nowocieniowie, Jakub Zolech, Tomasz Kubala i Dominik Wolski. Rafał Struszka trenuje z Radomiakiem, a Michał Bojek i Bartłomiej Siwak przygotowują się wraz z bronią Radom. Listę nieobecnych w sparingu z promnikiem uzupełnili także Patryk Walasek i Damian Stanisławski, którzy z powodu urazów mają przerwę w treningach. Jak dotąd z zespołem nie trenuje także Wiktor Putin. Pomocnik aktualnie przebywa na Ukrainie, gdzie stara się o pozwolenie na stały pobyt i pracę w Polsce. Wracając do meczu. Różnice dwóch klas rozgrywkowych, dzielącą energię i promnik, widać było przez całą pierwszą odsłonę spotkania. Przyjezdni dopiero w ostatnich minutach poważnie zagrozili bramce piesecznego. Lecz zanim do tego doszło, kozieńczanie zdobyli już pięć bramek. Wynik meczu w czwartym minucie otworzył Kołodziejczyk. Kolejne dwa trafienia były autorstwa Konrada Paterka, który pokazał się z bardzo dobrej strony. Na 4-0 podwyższył Kołodziejczyk, wykorzystując rzut karny. A wynik do przerwy ustalił Srodziński. W drugiej połowie w barwach energii zagrali zawodnicy z zespołu rezerw oraz juniorzy. Podopieczni Artura Stronga stoczyli wyrównany pojedynek z drużyną z okręgówki. Lecz więcej bramek w tym spotkaniu już nie padło. Energia pokonała promnik Łaskarzew 5 do 0. Kolejnym rywalem naszego zespołu będzie czwartoligowa Żerardowianka Żerardów. To spotkanie także zostanie rozegrane na boisku przy zespole szkół w Kozienicach. Początek w sobotę 6 lutego o godzinie 12.00.